Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Witamy serdecznie. Na początku chciałbym prosić o subowanie kanału. Każdy będzie wtedy na bieżąco. Kilka fajnych gołębi jeszcze jest do pokazania. Także dzisiaj kręcimy film tu dla jednego pana. Powiedz, dla jednego hodowcy, nie byle jakiego hodowcy. Hodowca jest z miejscowości Częstochowa. Hodowca lotuje, tylko zajmuje się lotowaniem gołębi na wspólnych gołębnikach. Oddziałowych gołębie w ogóle nie interesują. Bo mogę powiedzieć, że poszedł w nasze ślady, w nasze ręce poszedł. Byle jaki to hodowca nie jest, to drugi jest drużynowo jest w wspólnych gołębnikach. Jak mi tak zaczął opowiadać, to byle kim nie rozmawiam. I koniecznie chciał z naszych hodowli tutaj wybrać sobie gołąbki z Pawła Mędrysy, Rafała Pasonia i księdza Kostorza, a teraz będziemy lecieć. Tak. Gołąbki, kolega dalej będzie mówił. Jest to samczyk zimbredowany. On pochodzi po jego mama to córka tego słynnego szpaka lotnika, który w 3 sezony zrobił komplet konkursów 59-79, tej najlepszy Pawła lotnik z tych szpaków, a tata jest wnukiem tego szpaka, więc jest to taki typowy inbred na szpaka. Jest to samczyk. Samczyk. O numerze obrączki, jeśli dobrze pokojarzę, 11406. Tak. Pokażemy pierwsze, Grzegorz, trzy młode po tej parze, a ja później przedstawię rodowody, bo tych tak. Nie brałem rodziców, bo pierzeją strasznie to. Zresztą można rodziców zobaczyć na filmach. Grzegorz, nie? Tak. Z tamtego roku, tak? Tak, dokładnie tak. No, można zobaczyć rodziców na filmach, także jest to gołąbek 11432. 11432, wiesz co, to też może być samczyk, wiesz? Będzie samczyk, piękne budowy. One się dopiero wypierzą, mają 3 lotka do spierzenia, tak. także w lutym śmiało hodowca może się już łączyć. Także. Tak, tu były wybrane takie z tych szpaków. No, co mi mówił, to tak, ale wiesz, nie były takie późne, nie? Tak. Z tych ciemnych coś później. O późnych nie chciał koniecznie i to jest następny gołąbek. 11426. Grzegorz, ale 11400 to jest z tej drugiej pary. To jest tej drugi, dobra. Dobrze, ale możesz go przedstawić. To będzie drugi pary. Tak, ja tu coś powiem na temat tego gołąbka. To jest z tej drugiej pary. Ojciec tego gołąbka jest wnuk Mustanga ciemny. Tak. Z tych gołębi od Welkamena. Później. Ten gołąb wywodzi się też z tego jedynki olimpijczyka, także ojciec jest ciemny, a mama jest o numerze 3174. Jest to jej mama, jest siostrą tego 5979 tego lotnika. I co jeszcze chciałbym wspomnieć, bo to jeszcze dwa pokażemy ciemne. W 2022 roku 10 z finału, brat tej szpaczki, tych dwóch ciemnych. Tak. Byłeś wtedy, nie? Tak. Jak przyleciał, bośmy śledzili. Tak, i piąty lotnik. W akurat wtedy byliśmy, no. Pamiętam jak dzisiaj ten. Piąty lotnik od WG Kosakowo. Także wygrał tam za 10 nagrodę, jako piąty lotnik wygrał. No i tam za dosyć duże pieniądze był sprzedany. To po tej parze. No. A to jest szpaczka samiczka. To jest jeszcze szpaczka samiczka po tej zimbredowanej parze. Tak. Córka szpaka razy wnuk szpaka. Tak. To jest numer obrączki 11403. Tak, 11403. Piękna samica. Także trzy młode. Grzegorz pokazaliśmy, to tak. Ja teraz przedstawię te rodowody. Tak. Bo tu namieszamy za chwilę, wiesz? Dokładnie tak. Także tata tej samiczki o numerze 3413. Jest to wnuk tego słynnego szpaka 5979 w 18 roku 13. W 18 roku był w sumie najlepszym lotnikiem oddziału zespołu kabinowego. W 19 14-14, w 20 11-11. Super gołąb. Tutaj mama tego, babcia tych młódków miała 70 konkursów na karpiana. Wnuczka 29,56, w 5 lat miał 51 konkursów. Także jak brałem tego szpaka 34,13, to jego siostra wtedy przyleciała bardzo szybko, mieli taki dodatkowy lot, wiesz? Tam 400 ileś kilometrów, wiesz? I też latała bardzo dobrze. I
pokażemy teraz mamę tych gołąbków. Jest to córka. Jest to samiczka o numerze 3045. Jest to córka tego właśnie szpaka 5979. O, a mamy tutaj babcia. Jest to siostra olimpijczyka 79. Także ja te rodowody tak pokażę. Można sobie zatrzymać film i zobaczyć. To jest ta córka szpaka. I tutaj jest wnuk szpaka. Jeszcze teraz ci zapomniałem powiedzieć, że hodowca wyprosił, żeby rodowody były na te gołąbki porobione, bo on jak na swoich gołąbnikach będzie leciał, to żeby miał rodowody wszystko porobione. Nie? Teraz pokażemy jeszcze dwa ciemne. Tak. To jest samczyk. Samczyk. Troszeczkę późniejszy jest. Ale super, w ręce. Jeszcze mam takiego Grzegorz nakrepionego wczesnego z białymi lutkami, wiesz, też, nie? I szpaki jeszcze są. Tak. Także biało. Także to jest brat tego gołębia, który był piątym lotnikiem WG Kosakowo w 2022. Jest to wszystko do sprawdzenia. Tak. Tutaj to mówię. 10 z finału. Z półfinału był 25. Zaczął latać dopiero na cięższych lotach. To jest ciemna samiczka. To jest samiczka ciemna. Po czym ciemnym. Super samica w ręce. Jak tata wygląda. Można zobaczyć je na innych filmach, nie? Tak. Ciemna samica. Piękna. Dwa latka. Pokażę rodowo do ojca Grzegorz. Do sparzenia. Super do sparzenia będzie. Szybko. Pokażę rodowo do ojca, bo jeszcze mamy do pokazania to od księdza i tak. Pasuje. Tak. Tutaj ojciec o numerze 3728. Widzimy dalej dziadek wnuk Mustanga. Dalej tu widzimy olimpijczyk jedynka. Mama jest szpaczka tych gołębi o numerze 3174. Dziadek Bolt. Babcia, siostra olimpijczyka 5979. No także no tam te rodowody już były pokazywane w wielu filmach, także nie będziemy przedłużać. Pokażemy teraz gołąbki od księdza Kostorza. Tutaj pozdrawiam księdza Kostorza. Tutaj nabywałem od niego gołąbki i tu specjalnie mi tutaj ten katalog wysłał, podpisał w Olsztyn i bardzo, bardzo go cenię, bo te gołąbki fajnie się sprawdzają. Jeden gołąbek się bardzo fajnie sprawdził tutaj u hodowcy, co mówiliśmy na pierwszym filmie. Niesamowicie zadowolony, także na wspólnych gołębnikach. Także pokażemy. Jest to czerwona samica. Czerwoną samiczkę. Tak. Się trochę boi do sparzenia, już praktycznie ostatnie lotko. Zaraz po 13,55? Tak. Tak. Ojciec 13,55. Pokażemy Grzegorz. Numer obrączki, trochę przyprowadzany, trochę. Jest to wnuk, ojciec jest to wnuk 217. Super rozpłodowca, gwiazda gołębnika, zdobywca, o widzimy, drugi, trzeci i tak dalej. Czwarty raz Niemiec, 2014 rok. I tak dalej. Numer obrączki gołąbka 11, 347. 347. Tak. Mama tego gołąbka 12,96, tak? Tak. Para była niezmieniona. Mama, już go pokażemy Grzegorz. Super pochodzenie mają te ptaki, tam ksiądz Kosztosz, tam on teraz była aukcja też właśnie, tych czerwonych gołębi, teraz aukcję w niedzielę otworzył, widziałem, tam obserwuję, lubię trochę obserwować, co się dzieje w naszych hobby, także idę tylko te gołębie pokazuję, co tutaj są. Fajna samiczka po tej parze. Teraz samczyka pokażemy. To będzie Grzegorz padać jeszcze. Będzie padał, bo to się zaciąga znowu na dężnie. A tyle roboty człowiek, no jeszcze, że się po folię nakrywać. To jest po 41,88? Tak. Po tym imbrezie na czerwono złoto, tak? Tak. O, widzimy. Numer obrączki 11,336. 11,336. Tak. I on miał 66 w samice. Tak, dokładnie. Czyli tutaj pokażę. Mama wywodzi się z gołębi od tutaj. Od Sztinksa, a ten Sztinks to te gołębie wszystkie nabywał od Leo Hermansa. Mama,
a ojcem jest 4188. Gołąb wyhodowany u mnie był. Imbret na czerwone złoto. Ten gołąbek, wszystkie gołąbki były sprzedane. Ten gołąbek był bardzo późny. I z tego, że później w tamtym roku coś poczta, coś było coś z ptasią grypą. I ja tego gołąbka później sobie zostawiłem. On jest w rozpłodzie. To jest po dwóch oryginalnych gołębiach. Bardzo silne. Bardzo silne, szybkie gołębie to są. Bardzo wyrywające jest to, trzymać te gołąbki. Trzeba uważać, bo mogą smyknąć w każdej chwili. I teraz jeszcze połowę do samczyka pokażemy. Każdy wychodowca sobie mógł sobie wybrać coś, czego chce. Wiadomo, ogonek pierzeje trochę to... Połowy samczyk. Tak. Piękny połowy samczyk. Praktycznie bez ogona. Pierze. Numer obrączki 11300. 351. Ojciec tego gołębia jest o numerze 4649. Jest to wnuk czerwonego złota. Z drugiej strony prawnuk 217. Tutaj widzicie, hodowcy, występuje też córka. Taki imbret na czerwone złoto. Jakby to powiedzieć, ma ten cały der, super der 864, czerwone złoto, top, perła na gołębniku wydająca sprinterskie gołębie, które zgromadziły 163 razy pierwszy konkurs oraz 118 razy drugi konkurs. Tyle Hartmut Wil wypisał do roku bodajże 19 chyba. Taką sobie robił, nie? Tak. No, wypisywał to wszystko. Także możecie tu, hodowcy, się z tego śmiać, ale to mi powiedział ksiądz Kostusz, że tak latały te gołębie z tej rodziny. I tu jest ojciec tego płowego, mamusia jest 1427, też się wywodzi od tych sztinksów, którzy wykupili gołębie od Leo Hermansa. Przepraszam, tego kolego, to 61, nie 51, tylko 61. To cały numer jest? Tak, to samo, tylko 61 końcówka połowego. Dobrze. Także nie 51, tylko 61. Samczyk po tej parze. Jest to samczyk. Jeszcze kilka mamy od Rafała Posunia do pokazania. Tak. Nie, to już nie rodowód nie będziemy pokazywać, bo tu leżą te rodowody. Nie będziemy pokazywać. Leżą, to... nawet mogę pokazać, ale ja tego nie będę teraz szukał. Kolega hodowca już wie, co mu teraz pokazuje, bo rozmawialiśmy na ten temat. Który samczyk będzie wiedział, co po czym. Już nie będę wnikał w szczegóły. No. Który samczyk. Już do tych rodowodów Grzegorz nie będziemy pokazywać. 11356. Nie, że jestem leniwy, ale nie chcę się tego wyszukiwać. Ja wiem, o co chodzi, ale on już wszystko wie, bo żeśmy rozmawiali dosyć długo wczoraj przez telefon, także już mówiłem, co po czym dostanie. Także dostanie pstrego samczyka, piękny. Ojciec unikat w Polsce, tak. Tam dwa gołębie. Wiem, że jak kupowałem tego gołębia, to dwa w Polsce były. Tego gołąbka, starej rodziny belgijskiej. Niech na tą czerwoną samiczkę sobie nałączy i będzie miał coś tam, coś fajnego z tego będzie miał. Dwa gołębie tylko były w Polsce, hodowcy, możecie się śmiać, wszystko szło na Chiny, Polaka nie było stać, żeby kupić takiego gołębia. Ale ktoś przywiózł, no w jaki sposób, to już to mi będę mówił, nie wnikam. Jest to samiczka niebieska, sztoleczki. To też nie mogę przekazywać pewnych opowieści. Wypierzona praktycznie już do końca, do parzenia, piękna samica z Rafała Pasonia. Także... No. Ktoś przywiózł i kupił, nie tam, że ukradł, nie? Aby się hodowcy nie myśleli. Oczywiście, że tak, nie. Ale nieraz po przyjacielsku można dostać za inne pieniądze, nie? Praktycznie za darmo, za pół darmo, nie? I wszystko w temacie, nie? Jest to niebiesko samica raczej będzie, mi się tak mocna samica, mocna taka, mocnej budowy. Praktycznie wypierzona do końca, do parzenia, super, wstecznie na rzecz. Trochę się podziubały, ale... No wiadomo, za dużo w klatce. 15, 170. To pozdrawiamy hodowców, że tą klateczkę, co żeście dostali, weźcie się do Grzegorza, odezwijcie, bo ją by trzeba było odesłać, bo to nowa klatka była. Nówka, klatka i no. Po klatce. Bo naprawdę gołębie macie fajne tam. Nakarpiana samica, kolega będzie wiedział, co po czym. Nakarpiana samica może się domyśleć. No to jest z tych z 16 roku, nie? Z tej pary. Dokładnie tak. No. Także tą parę
tą parę, no już tam coś tam już jest nadmienione, ale nie będziemy tam do końca mówić. Także bardzo twarde gołębie. Tak, ja wypuściłem tej pary. Także w 18 roku wypuściłem 3 gołębie, żaden nie zginął koło domu. Tak. Wszystkie zrobiły loty i to każdy tam po 3-4 konkursy. Po synie dałem Grzegorzowi na Wugi Nowosól wtedy, nie? Tak. Czwartego było z półfinału, nie? Półfinału, tak. Jednego mu dałem, miał czwartego z półfinału. I tak, tak to mówiłem, tak to wyglądało. Mówiłem, ten na karpiany, ten obrączkę mówiłem, nie? Ja wiesz co, już nie pamiętam. Żeby tak nie było. Bo tak kolega dużo gada też i to, co już mu mówię, żeby wiedział. Nie pamiętam, ja ostatnio mam słabo problem z pamięcią. 11,352, a tam był 61. Dobra, to jest 352, a to jest 15,164, to było już pokazane. Dobrze pamiętam? Tak, to było pokazane. Tak to by było wszystko. Jeszcze by był ten gołąbek niebieski jeszcze. O. O. Piękny samczyk. 15,170. To było też pokazane. Też pokazywałeś. Tak, także tak, to już będzie wszystko. Wszystko pokazane. No kilka gołębi byśmy pokazali, nie tam. Tak. Także. Nie wiem, tam z Grzegorzem niech tam hodowca ustali, czy będzie. Czy będzie chętny na wszystko, czy coś nie bierze. To no, może. To jest akurat 15,164 niebieska samica z Rafała. No to już teraz nawet wiem po czym, to już nawet po głowie już wiem. Tego nie pokazywałeś, nie? Nie, tego akurat nie. No to tego. To jest tej samicy lotniczki z Rafała. Oho, to jest z 16 roku. Z 16 roku. Identyko mama. I centkę ma białą. Tak. U mnie takie centki wychodziły. A kiedyś hodowca wziął. Ja nie pamiętam także, jak się nazywał, ale Grzegorz. Ma to co chciał, także. Ale kiedyś mi samice tam doleciały wiosną. Tak. Wiesz o co chodzi? Po lotach. I wiesz, on wziął ode mnie samicę i dał koledze, właśnie z tej rodziny. I dał koledze do sprawdzenia u siebie. Kapitalnie mu latały, nie? Tak. Bardzo był zadowolony i ta samica mu spierdziczyła się nią. No i co? I przyleciała do ciebie? No i przyleciała do mnie. No ja mu później odesłałem, nie? Uparte gołębie takie, żeby. No ale wiesz, no mogłem powiedzieć, że nie zaleciała, ale przestań tam, bo ty kogoś kłamał. Nie ma co kłamać. O 100 zł. Za grosze wziął te samice, bo mi nie były potrzebne, bo one zaleciały, wiesz? Tak. A on był miał potrzebne i jak się nazywał tam, ja nie będę mówił, na kij jakoś, koper tak. Tam. Także pozdrawiamy. Możesz się odezwać, jak ten film będzie słyszał. Pozdrawiamy, bo za chwilę będzie też padać. Może potwierdzić to. Także. Jakby oglądał ten film, to niech potwierdzi, że miał ode mnie. Bardzo był zadowolony z tej samicy. A wiesz, ta samica. Ona pochodziła trochę z bliskiego pokrewieństwa, bo troszeczkę po tej lotniczce, a trochę po tym lotniku, a to brat siostrą był, nie? Zimbredowane, nie? Trochę tam było zimbredowane i ona coś tam latała i później się zawiesiła, nie? Tak. No. Także jeszcze numer, Grzegorz, do ciebie. 997. 997, dobra. 789495670. No. Także pozdrawiamy cię kolego hodowców, wszystkich hodowców, hodowczynie. Do następnego razu. Do następnego razu. Jak ktoś będzie chciał coś jeszcze. Także zapraszamy osobiście, można przyjechać, sobie wybrać to. Tak. Jest co wybierać, także zapraszam wszystkich hodowców, bo poczta nie działa, to osobiście można przyjechać. A ten Częstochowy. Na razie nie działa z powodu powodzi, ale nie wiem. Mam. A hodowca z Częstochowy raczej się wybierze osobiście 340 km, to powiedział, że nie jest aż tak dużo, także przyjedzie osobiście, raczej gołąbki sobie pobierze, bo wiem na 100%. Także po tej rozmowie wczorajszej to jest pewny, że to weźmie. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Na razie. Dobry lot.